Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Box Ignite zaprasza Wojak. Człowiek trenuje, żeby zdobyć do szczytu, że tak powiem, formy i świata. Witaj Krzysztof, po raz kolejny zawalczysz w Białymstoku na gali Dariusza Snarskiego w czterorundowym pojedynku. Powiedz, czy pojedynek potrwa trochę dłużej niż poprzedni, zakończony ciężkim nokautem w pierwszej rundzie? No tak, no ciężko pracowałem, że tak powiem, na treningach. No teraz podobno mam zawodnika też z wysokiej półki, no będę chciał pokazać no wszystko i będę chciał zaboksować cztery rundy. No zobaczymy, jak na co stać tego zawodnika. No będę chciał się pokazać cztery rundy, żeby troszeczkę, że tak powiem, publiczność mnie zobaczyła, a nie, że w pierwszej rundzie. No zobaczymy, co to za zawodnik jest. No wiadomo, nie lekceważę zawodnika, no rączki wysoko, no i praca, i praca. Tydzień temu walczyłeś w walce pokazowej w Kórniku. Za tydzień walczysz w walce zawodowej, swojej drugiej walce. Powiedz, czy takie odstępy pomiędzy walkami są zbyt krótkie na początku zawodowej kariery? Znaczy, no to było, że tak powiem, walka sparingowa w Kórniku z Damianem Ławniczakiem. No cztery rundy bardzo dobrej, że tak powiem, mucy. Dawaliśmy sobie, no i no orzekli tam, że tak powiem, remis. No ale to jest nieoficjalna walka, bo to jest tylko sparingowa. No jestem cały czas na obrotach i cztery rundy właśnie się sprawdziłem, się cztery rundy walki, no i dobrze się czułem, no po to właśnie pracuję, żeby wytrzymywać, że tak powiem, nawet sześć rund. No zobaczymy, no ja jestem też ciekawy tego zawodnika, co Darek Snarski zaprezentuje, no zobaczymy. Jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.